Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Moi drodzy, sprawa wygląda tak. Robimy dzisiaj wyzwania od widzów, czyli od was. Pod poprzednim odcinkiem z wyzwań od widzów, czyli waszych mapek, które tworzycie dla mnie, żebym, no co, ja jakoś pokonał, jeśli dam radę, na kierownicy, czy nie. Daliście dużo swoich propozycji, swoich nowych mapek, które, no mam nadzieję, uda mi się ukończyć, mam nadzieję. Ale zanim to, to zrobimy sobie te nowe wyzwania, które się robi za wysoką stawkę, czyli mamy serię takich wyzwań, które trzeba, o, mamy właśnie to. Serię takich wyzwań i jak raz polegniesz, no to elo, no nie? Zobaczymy, jak mi to pójdzie, a później zrobię te wyzwanka od was. Już mam tutaj otwartą całą listę waszych wyzwań. Zobaczymy. Tak, wyzwanie nazywa się Yeah, Yeah. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Koenigsegg 1.20. Ała. Do takich, w ogóle do tych wyzwań to ja się chyba będę przyłączał na łopatki. Oczywiście napęd AWD, no jakby inaczej. Wszystkie samochody są robione do... Jezu. Ale ktoś mi tam pisał, że właśnie dużo osób gra na klawiaturach i na klawiaturze dużo lepiej się driftuje samochodem z napędem na 4 koła niż z napędem na tył. Z napędem na tył nie da się fury w ogóle opanować. I dlatego spora część osób robi sobie właśnie napęd na 4 buty. 438 km na godzinę to jest prędkość maksymalna obecnie. Jedziemy troszeczkę z górki. Ponoć... Dawaj. Dobra, nie zmieniamy z tej szóstki. Ponoć w Forza Horizon 5 będziemy mieli taką długą autostradę, że bez problemu każdy samochód rozpędzi się do swojej maksymalnej prędkości. Ty, ja tam chyba nie dojadę na czas. 57. Tam widzę, że są jakieś przeszkadzacze po drodze chyba. O, dinozaur i o, co tu, co, what? Co, o, co tu chodziło? Ktoś dla beki zrobi coś takiego, ale dziwne. Dobra, dajemy dislike'a, bo co, po prostu jazda przez autostradę, nic specjalnego. Dobra, zobaczmy. Mamy skoczyć dalej niż cel. I mamy na to mało czasu, samochodem rzuca strasznie. Jezu, co z tym samochodem jest? Na prostej drodze nie chciał. 20, zrobiłem? Failed! O kurde, niedobrze. A niewiele mi brakowało, ten samochód jest jakoś zrobiony dziwnie. Halo! Czekaj, chcę to powtórzyć. Okej, ruszamy z trójki od razu. Ty, on ma napęd na tył. Leć! 240 na wyjściu, teraz będzie dobrze. Jest, udało się. Dobrze, teraz musimy jechać na czysto i zmieścić się w minutę 51 sekund w LaFerrari. No nic, spróbujemy. Jest RWD, nice! Dobra, gdzie my mamy dojechać? 4 km, to sporo! Musimy dość szybko. Nie wiem, czy mi się uda, zobaczymy. Też zawsze to jest zagadka, jak te samochody są stunigowane. Czy one są przyczepne, czy nie? O kurde, ja tu nie robię tego skoku. To by była jazda na skróty, ale wiecie, no zniszczylibyśmy furę. A tu chodzi o to, żeby nie narobić zniszczeń, prawda? A shifterem w LaFerrari, proszę bardzo. Wszystko się da! Widzę już cel. Mam wrażenie, że jest niedaleko, ale wiesz. Zobaczcie, jak ja zapobiegawczo jeżdżę. Trochę chyba za wolno. Nie wiem, czy się wyrobię w czasie. Nie wiem, mam jeszcze 51 sekund, więc chyba na lajcie. Rozwaliłem się troszeczkę. Chyba git będzie. Dużo czasu. Większość wyzwań to jest na zasadzie osiągnij jakąś tam prędkość w wyznaczonym czasie i dostajesz jakiś samochód z AWD i tyle, no nie?
A tutaj było nawet coś takiego ciekawego, musieliśmy dojechać sobie gdzieś do celu i nie zniszczyć samochodu, więc trzeba było no jechać precyzyjnie jakoś, fajnie. I kolejne wyzwanko i zgadnijcie, no musimy osiągnąć jakąś tam prędkość w jakimś tam czasie. Ajajaj, 33 sekundy musimy, 200... niecałe 200 mil na godzinę. No, powiem wam, że ja na tych wyzwaniach tego typu polegam zawsze. Proszę bardzo, to jest bardzo trudne dla mnie tutaj na hardshifterze. Musiałem, kurczę, zmienić na te łopaty. Byłoby łatwiej dużo. Dobra, no powtórzę, ale to chyba będzie koniec. To chyba będzie koniec. Większość wyzwań takich jest. To jest najprostsze, co może być, zrobić takie wyzwanie. Bez sensu totalnie. Już i ta, nie mogę tego powtórzyć. Dobra, cofamy. I trójka. Udało się! Damn! Ale już nie mam żyć, Daję dislike'a, no kurde, ile można robić tych samych wyzwań? Większość graczy właśnie robi tego typu wyzwania. Osiągnij jakąś prędkość w wyznaczonym czasie. Jest bardzo dużo takich wyzwań. Okej, tutaj mamy coś ciekawego. Mamy jechać Bugatti najdalej jak się da przez 2 minuty i 9 sekund. Co najdalej jak się da, to pewnie twórca tej mapki przewidział, jak daleko mamy pojechać. No nie? Mało osób robi takie, albo przynajmniej może w tym trybie mało się losuje takich mapek, gdzie faktycznie ktoś włożył dużo pracy w stworzenie jej, no nie? Większość to jest właśnie tak, przejedź jakieś tam, zrób jakąś tam prędkość w określonym czasie. No naprawdę, zobaczcie sobie sami. Okej, Bugatti przerobione. Najdalej jak się da. Ale tu mamy skoczyć po prostu. 191 metrów i mamy na to 2 minuty, no to jest legendarnie proste zadanie. Nawet dziwne, nie? To ktoś chyba... A gdzie mamy to sko... Ha, czekaj, bo musimy gdzieś tam dojechać. Dawaj, leć! Poważnie? Ej, na styk! Jak ja to zrobiłem? Nice! To było nawet fajne wyzwanko, chociaż ja doceniam takie wyzwanka, gdzie faktycznie ktoś zbuduje tą mapkę. Tutaj takie możliwości są do edycji, ludzie tego nie używają. Szkoda, co? Jeszcze chyba tak daleko nie zaszedłem. Wow! Dobra, Ferrari as far as you can. 50 sekund. Big jump! Okej, bardzo podobne wyzwanie. Mamy tylko 50 sekund na to. Ferrari napęd na... AWD, oczywiście, no jak żeby inaczej. No coś z tyłu zbudowane było? Aha! Jak poleciał! Ej, o, co? Ej, co ja zrobiłem? Nie udało się! O nie, dwa życia mi zostały. Niedobrze, musimy to powtórzyć. Krzywo najechałem na chopkę. O kurcze. Dobra, wycofamy sobie. Nie wiem, czy mi 50 sekund starczy na to. Ale troszeczkę więcej tej prędkości. Gaz. Dobra. Ej, co? Ej, czemu mi się nie nabija? Halo! Jak? Dlaczego? Ej, o co chodzi? Ej! Przecież dobrze najechałem i wszystko super! Co się stało? Dobrze, ostatnie podejście. Czasu mamy dość dużo. Ale to jest ostatnie podejście, więc nie ma żartów.
dobra, nabija się. Ej, wcześniej coś się zgliczowało z tym wyzwaniem. Czy w ogóle tekstury nie doczytują? Ile my tu mamy skoczyć? Yeah! Udało się zaliczyć. Ej, to było moje ostatnie życie. Dosyć trudne wyzwanie. Dobra, i standardowo drag będziemy musieli przejechać. Musimy w mniej niż 20 sekund osiągnąć 180 mil na godzinę. Jeszcze jesteśmy, zobaczcie jak ustawieni. Zajebiście, zajebiście. Dobra, gaz. Jest, ej, to będzie... Ja pierdolę, jak mam to zrobić? Oh my god. Ale to będzie legendarnie trudne. Ostatnie życie mi zostało. Kurde, próbowałem pod kątem przejechać. Po przekątnej, żeby mieć jeszcze trochę więcej metrów. To było ostatnie wyzwanie. Jezu, jakie to, jakie one są porypane. Dislike daję. Porypane są te wyzwania. Cały czas robią z tymi dragami. To jest, to jest najprostsza droga do tego, żeby zrobić coś tak głupiego. Ech. Na samej zmianie biegów, jak wrzucasz sprzęgło, no to tracisz kupę czasu na dragu, no nie? No i tak cud, że niektóre te wyzwania udało mi się zrobić. Jakby zobacz. Nie, tutaj przez chwilę samochód jest jakby nie jest na biegu. Kurde. Ech, a tutaj jak już rozpoczniesz tą serię, to no nie możesz zmienić hashiftera, bo w trakcie wyzwania nie możesz zmienić i nie możesz z tego wyjść jakby, żeby na przykład zrobić sobie przerwę, no nie? Nie możesz tak zrobić, musisz jechać. No i co, i nie udało się wygrać. Ale może następnym razem się uda. A my sobie przechodzimy do wyzwań widzów. I mamy pierwsze wyzwanie od Kacy. Drift RWD i mamy Rally. Dwa wyzwania. Tak się zastanawiam, czy robić dwa, czy po prostu pojedynczo, po jednym na każdą osobę. Ale spróbujemy najpierw od Kacy. Więc tak, ja już sobie tutaj wpisuję. Dobrze, grabbers and paint all the walls with your pumper. Fajny opis, bardzo mi się podoba. No i spróbujmy, czy uda mi się zrobić Drift Patriot, proszę bardzo, to nie jest zwykła BRZ-ka. O, ej, zobacz co on tu zrobił. Ej, to jest fajna mapka. Zobaczcie, on tutaj porobił normalnie tor driftowy, tak żeby można było sobie faktycznie te kiss the wall robić. O kurczę, to może być faktycznie wyzwanie. Ej, ekstra, dobra, spróbuję. To jest BRZ-ka Drift Patriot, tak? Udało się zrobić on tapa. Co, ej, jak? 90 tysięcy punktów? O kurde. Nie, no, samochód jest na pewno dobry do driftu. Dobrze mi się nim lata. Tutaj nie ma o czym gadać. A co? Już? 90 tysięcy? Kąt. Powinienem mieć tutaj gdzieś z 50 tysięcy. Thank you.
Ziom, jeśli to robiłeś na kierownicy, to szacun, ale ja nie dałem rady tego nakręcić. To była przesada trochę. Udało mi się oczywiście zrobić, ale na padzie i korzystając ze skrzyni bez sprzęgła. Powiem ci, że na kierownicy nie dałbym rady na pewno tego zrobić. Kurde. Chociaż kilka fajnych ślizgów udało mi się zrobić przy pomocy kierownicy i faktycznie miałem dupę przy ścianie, ale tutaj chodziło o to, że no, trzeba nabić bardzo dużą ilość punktów, no i jednak na kierownicy to wychodzi różnie. No wychodzi to słabo. I mam od ciebie jeszcze, bardzo podobała mi się mapka jak zrobiłeś, ale wynik, który był tutaj wykręcony, był kurde przesadzony w ciul. W ciul był przesadzony, ja sobie tutaj zmienię skrzynię z powrotem na sprzęgło. Mam nadzieję, że następne wyzwanie będzie na tyle dobre do zrobienia, że dam radę je ogarnąć ze sprzęgłem. Dobra, i tak, wyszukujemy. Tamto wyzwanie z driftem robiłem jakieś dobre 20 minut. I tak po 15 minutach doszedłem do wniosku, no kurczę, coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak, zdecydowanie nie drift na kierownicę. Dobra, co musimy zrobić? Musimy pewnie gdzieś dojechać na czas. Damage limit, okej. Mamy tą, o, ja lubię tą potrzebę. Napęd RW... A, pięknie! Napęd na tył! Tak jak napisali w książkę. Tam widzę, że jakieś przeszkody ustawione. Aha, i pewnie nie możemy przejechać asfaltem, tylko musimy skręcić na shooterek. No i przy okazji musimy jechać tak, żeby się nie rozwalić. I też czuję, że to wyzwanie będzie trudne, bo tu jest strasznie dużo serpentynek, a czasu, no, tak naprawdę niewiele jak na te serpentynki. Ale próbujemy. Na niskim biegu. Czuję, że za wolno to będzie. Widok z kokpitu, ale on tutaj w niczym nie przeszkadza, nawet jest lepiej, bo rajdówkami w Fordzie Horizon 4 dużo lepiej mi się jeździ właśnie na tym widoku. Kurczę, jest legendarnie mało czasu, teraz to widzę dopiero. Dlatego, że mamy sporo serpentynek przed sobą. Generalnie moglibyśmy tutaj drogę sobie mocno skrócić. Ale nie wiem, czy o to tutaj chodzi. Traska jest fajnie zrobiona w ten sposób, żeby... żeby ją pojechać tutaj. Więc wierzę w to, że twórca tej mapy właśnie tak pojechał. A nie naprzeła jakoś z limitem uszkodzeń pod całą szyję. To będzie trudne. Jeszcze tyle, zobaczcie, tyle zakrętów. Generalnie im szybciej, jeśli chcecie szybko pokonać jakieś wyzwanko, znaczy wyzwanko, jakiś zakręt, no to w tym wypadku nie chodzi o to, żeby driftować, tylko chodzi o to, żeby pojechać właśnie tak wolno i przyczepnie jak najbardziej. Żeby samochód przy wyjściu z zakrętu miał jak najlepsze przyspieszenie, jak najwięcej trakcji. A jak się driftuje, tak jak widzicie czasami gdzieś tam na tych rajdach, że tam kierowcy driftują i tymi samochodami, to nie chodzi o to, że oni chcą driftować i robić pokaz, to też o to chodzi może sponsorom bardziej, ale chodzi tutaj bardziej o to, żeby samochód utrzymać na wysokich obrotach. Żeby wyjście z zakrętu było dobre. Kurde, ej, ja pierniczę. To jest na styk dosłownie. Patrz, patrz jak niewiele zabrakło. Drugie podejście. 8 sekund. I... ha! Zrobiłem! No, trzeba przyznać, że te dwa wyzwania, pierwsze było dużo trudniejsze, tutaj udało mi się za drugim razem ogarnąć. Pierwsze było legendarnie trudne dla mnie do zrobienia na kierownicy, jak dla mnie prawie niemożliwe. Musiałbym naprawdę albo zmniejszyć sobie kąt skrętu na kierownicy, albo coś. Bo 900 stopni obrotu masz z takiej pozycji i teraz... musisz zrobić taką w ułamku sekundy, a na padzie to jest ruch, wiesz, taki o... nie tak o...
i już masz poskręcane. Ta traska była bardzo fajna, natomiast ta z driftem trochę przesadzona na kierownicę. Nie udało mi się jej zrobić na kierownicy, musiałem robić ją na padzie, żeby ją zrobić. Hubert Kowalewski, robiłem auto ponad 30 minut, a drugie tyle trasy. Mam nadzieję, że ci się spodoba, oto kod. Dobra, mamy kod. Ford Fiesta dotrzy do celu w najkrótszym czasie. W krótszym czasie niż 2 minuty i 4 sekundy. Okej, okay, spróbuję, może być ciekawie. 30 minut spędzone przy tworzeniu trasy. I ja bym chciał sobie chyba kamerę tutaj z maski dać do tego wyzwania. Zaraz zobaczymy. AWD jest, o, prawilnie na rajdy, dobrze. Czekaj, ja źle pojechałem. Gdzie ja pojechałem? Chwila, ej, dobrze? Nie, czekaj. Jak? Bo tam jest chyba finish, no nie? Ja tu pojechałem według znaku i to tak chyba powinienem jechać. Muszę rozpocząć jeszcze raz. Zmylił mnie po prostu GPS na minimapce, no. Jeszcze raz, jedziemy według znaków pozostawionych na drodze. Mam nadzieję, że się wyrobię w czasie. Też słabo w tym edytorze, nie? Że nie można tego jakoś tak zablokować. Że jak ktoś jedzie nie tą nitką co trzeba, to dostaje niezaliczenie albo coś takiego. Czekaj, aha, dobra. Tutaj mamy taką wymijkę. Jasne, fajne. Też tu widzę, że ogarnia gry rajdowe. Mieliśmy dużo czasu na pokonanie tego. Bardzo fajne, bardzo fajne. No, trzeba przyznać, że trochę łatwe. Można byłoby tutaj zdecydowanie lepszy wynik wykręcić, żeby dać... I tak, myślę, że pojechać jak najlepiej i przed samą metą tak poczekać jeszcze z sekundę, no nie? Sekundę, dwie, żeby dać ludziom, wiesz, ten czas na dojechanie. Jakby nie można też robić takich wyzwań, które są jakby strasznie trudne. No bo wtedy nikt ci nie da lajka tutaj w grze, prawda? Dzięki wam bardzo, chłopaki, że zrobiliście dla mnie te wyzwanka. Były bardzo fajne, zwłaszcza ta mapka do driftu. Zresztą zrobiliście bardzo, bardzo dobrą robotę. Jeszcze na pewno wykorzystam z poprzedniego odcinka te mapki, które tam podesłaliście, bo widziałem, że też są podesłane. Kurde, ale ta Supra ciśnie. Także też sobie je zrobimy, natomiast dzisiaj już jestem tymi wyzwaniami wykończony, bo to wyzwanie z driftem było naprawdę trudne i musiałem przy nim troszeczkę posiedzieć. Także dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!